Na razie to wiesz. Tylko nie używali materiałów pirotechnicznych oraz generalnie nie robili żadnych kur i zachowywali się tak, jak zawsze się zachowujemy. Oto dzisiaj nie mamy i nie zajmujemy ulicy, bo mamy zgodę tylko na chodnik. No dobrze, ja najpierw zadam tradycyjne pytanie, czy jesteście wściekli? Ale jestem wściekła, ale jestem też szczęśliwa, bo dokonaliśmy rzeczy niesamowitej. W dwa trudne zimowe miesiące, kiedy długopisy zamarzały, nie mówiąc o dłoniach, zebraliśmy prawie 1 000 000 podpisów i zetknęliśmy się z niesamowitą życzliwością obywatelek i obywateli, rodziców, dziadków, młodzieży, którzy wszyscy z chęcią podpisywali się, mówiąc, że nie zgadzają się na fatalną reformę wprowadzoną przez Annę Zalewską i rząd Beaty Szydło. Jednym z inicjatorów i sercem zbiórki podpisów był prezes ZNP Sławomir Broniarz, którego zapraszam tutaj do mnie, żeby razem ze mną... Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim 910 tysiącom osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum szkolne. Chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy stali na ulicach, zbierali podpisy, marzli, chodzili po szkołach, zbierali na zebrania. Wszystkim, niezależnie od tego, czy są zwykłymi rodzicami, czy są członkami organizacji pozarządowych, czy są członkami partii. Wszystkim im serdecznie dziękuję i liczę na to, że nasz trud, nasz wysiłek nie zostanie zmarnowany i że podpisy, które w takim trudzie zebraliśmy, nie zostaną wyrzucone do kosza. Moi drodzy, szanowni państwo, rzeczywiście, tak jak pani Dorota powiedziała, należą się wszystkim, którzy złożyli te podpisy, wszystkim, którzy stali, marzli, zbierali te podpisy, ogromne słowa wdzięczności. Tym bardziej, że początki były naprawdę bardzo trudne. Braliśmy pod uwagę także pewną niechęć, z jaką spotkaliśmy się ze strony tych, którzy uważają, że najlepiej by było, gdyby szkoła wróciła do czasu PRL-u, bo oni taką szkołę kończyli. Natomiast to, że udało się w tak krótkim okresie zebrać te prawie 1 000 000, to jest naprawdę ogromna zasługa wszystkich, ale nawet już nie sam fakt, że ten 1 000 000 jest, a tym bardziej, że do nas w dalszym ciągu docierają listy z podpisami, ale oprócz tego 1 000 000 podpisów mamy ogromny kapitał zaufania społecznego, który został zbudowany wokół inicjatywy Nie dla chaosu w szkole, wokół protestu rodziców przeciwko temu, o czym Zalewska mówi, że jest wszystko przygotowane, zapięte na ostatni guzik, a przede wszystkim wydyskutowane. Kto miał okazję wczoraj słuchać debaty w Poznaniu, ten wie, że rodzice przeciw temu stwierdzeniu, że wszystko jest przygotowane, zorganizowane, protestują, bo nic nie było dyskutowane, wszystko było brane niejako z zaskoczenia, wszystko było robione, czy jest robione na ostatnią chwilę. I to jest coś, o czym powinniśmy stale każdemu mówić, bo to jest przede wszystkim groźba dla dzieci i dla rodziców. Nie tylko problem samych nauczycieli, nie tylko problem ustroju szkolnego jest tu istotny. Problemem jest to, że wpycha się dzieci w stare kolejne, wpycha się dzieci do złego systemu, ogranicza się autonomię szkoły, autonomię nauczyciela i to wszystko pod pretekstem rzekomej dobrej zmiany. Na zakończenie chcę zapytać panią premier i panią minister, czy rzeczywiście, tak jak pani mówiłyście, dacie gwarancję tym nauczycielom, którzy dzisiaj tracą pracę,
dacie gwarancję tym nauczycielom, którym się proponuje pracę na 4-18 etatu, a to oznacza, że będą zarabiały około 500-600 zł miesięcznie, że to, że mówiąc, że nikt nie straci pracy, że zadbacie o nauczycieli, że to się stanie faktem, bo jak na razie to mamy tylko i wyłącznie prośby nauczycieli o poparcie ich starań na rzecz uzyskania pełnego wymiaru czasu pracy, poparcia ich troski o to, żeby w ogóle były gdziekolwiek zatrudnione, a nie ma mowy o tym, żeby spełniły się te deklaracje, że nikt tej pracy nie traci. Jeszcze raz ogromne słowa podziękowania dla rodziców, dla inicjatorów, dla tych wszystkich, którym rzeczywiście zależy na tym, żeby ta szkoła była dobra, nowoczesna, a na pewno nie będzie to taka szkoła pod rządami pani minister Anny Zalewskiej. Więc mam nadzieję, że uda nam się to referendum doprowadzić do samego końca i że zakończy ono się naszym sukcesem. Słowa najwyższego uznania dla wszystkich, którzy nam w tym pomagali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Chciałam poprosić tutaj do mnie wszystkich uczniów, którzy tutaj są. Chodźcie do mnie wszyscy, stańcie obok mnie. Widzę tutaj trzy panie, które się chowają pod pomnikiem. Zapraszam je serdecznie. Pani minister i pani premier, to są nasze dzieci. To są nasze dzieci, które miały swoje marzenia. Chciały iść do wymarzonych, wybranych szkół. Proszę na nich popatrzeć i proszę nie kłamać, proszę powiedzieć prawdę, proszę powiedzieć, że ta reforma jest nieprzygotowana, że ona cofa naszą szkołę w przeszłość, że zamyka naszym dzieciom szansę na dobrą edukację, szansę, które gwarantuje im konstytucja. Dlaczego nie pamięta pani o naszych dzieciach? Słynne debaty uczeń, rodzic, nauczyciel były takimi debatami tylko i wyłącznie z nazwy. Ucznia tam nikt nie widział. A to oni są podmiotem tej zmiany i z nimi i z ich zdaniem powinna się pani liczyć. Dlaczego pani o tym zapomina? Czy widzi pani nasze dzieci? Czy spotkała się kiedyś pani z uczniami i zapytała ich, jakiej oni chcą szkoły? Oni są takimi samymi obywatelami i obywatelkami jak pani. Są tylko młodsi, ale mają swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje aspiracje i z tym należy się liczyć. Nie wolno tego niszczyć. Apeluję do pani, żeby się pani powstrzymała i zatrzymała tę fatalną w skutkach reformę. Nigdy nikt nie rozmawiał z uczniami w ministerstwie, dlatego my oddajemy im głos. Jest z nami Dominik Kuc, który powie, co uczniowie myślą o zmianie proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dominik Kuc i w zeszłym roku ukończyłem gimnazjum. Również aktywnie zbierałem podpisy pod wnioskiem o referendum. Drodzy Państwo, w polskiej szkole obecnych jest wiele problemów, które dotyczą uczniów. Mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ sam je przeżywałem, przeżywam i przez jakiś czas jeszcze będę przeżywał. Są to na przykład za krótka przerwa obiadowa, niedostosowana metodyka nauczania, skomplikowane zasady rekrutacji, za duże grupy edukacyjne rzutujące na efektywność nauczania, szczególnie przedmiotów języków obcych. Czasami brakuje odpowiedniego sprzętu, a niekiedy są problemy przy wyborze rozszerzeń. Jednak od kilku miesięcy głównym problemem polskich szkół, także problemem uczniów, stała się deforma edukacji. Dzieje się tak dlatego, że uczniowie są traktowani przez panią minister przedmiotowo, podczas gdy powinni stanowić podmiot edukacji. Pani minister woli strukturalne rozwiązania, które są jednocześnie czasochłonne i pracochłonne, zamiast drobnych, a precyzyjnych zmian w tych właśnie codziennych problemach. Najbliższe lata, bo nie rok, tylko długie lata, zostaną całkowicie stracone, ponieważ interes polskich uczniów zejdzie na drugi plan. Uczniowie zostaną sam na sam z tymi właśnie problemami. Z perspektywy moich młodszych kolegów i koleżanek, reforma to koszmar, to utrata gruntu pod nogami z dnia na dzień. Jest więc ewidentnie niepotrzebna i bezsensowna, ponieważ nie rozwiązuje żadnych problemów, tylko je piętrzy. Warto także wspomnieć o tym, że w szkołach podstawowych co roku odbywają się tak zwane konkursy kuratoryjne. Laureaci i finaliści tych konkursów
mają dodatkowe ulgi w procesie rekrutacyjnym do gimnazjum. W tym roku także zostali oni wyłonieni, jednak ich sukces w wyniku wprowadzenia deformy zostanie całkowicie zaprzepaszczony. Myślę, że właśnie to ich przykład obrazuje najlepiej absurd tego, co się dzieje, absurdalność tej reformy i to, że uczniowie są po prostu oszukani przez ministerstwo. Dlatego chciałbym się zwrócić do pani minister. Uczniowie to podmiot edukacji, to jej trzon i podstawa. Jednak są traktowani przedmiotowo, jak bezmyślne przedmioty, które można od tak przełożyć z pudełka o nazwie gimnazjum do pudełka o nazwie 8-letnia szkoła podstawowa. I na koniec jeszcze chciałbym tylko podziękować tym wszystkim, którzy podpisali się pod tym wnioskiem o referendum. Wszystkim tym, którzy mają obawy, tym, którzy mają wątpliwości, tym, którzy nie chcą tej reformy, mają świadomość, że jest ona po prostu zła dla uczniów. Ale również podziękowania należą się tym, którzy pod wnioskiem nie mogli się podpisać, jak chcieli. Mówię tutaj o dużej grupie moich rówieśników oraz młodszych ode mnie uczniów. Myślę, że prawie 1 000 000 podpisów to dowód na to, że w Polsce drzemie społeczeństwo prawdziwie obywatelskie. Dziękuję. Słowo obywatelki i obywatele w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości było odmieniane przez wszystkie przypadki. Ale kiedy my jako obywatelki i obywatele chcemy z naszego obywatelskiego prawa do wyrażenia swojego głosu skorzystać, to prawo nam się odbiera. O tym, jakie mamy obywatelskie prawa, powie Iga Kazimierczyk z ruchu Obywatele dla Edukacji i Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jest nas tak bardzo dużo i może pogoda nas nie rozpieszczy. Drodzy, kochani, kochane, obywatele mają prawo przede wszystkim decydować o tym, co robią, co chcą, jak uczą się ich dzieci, gdzie chodzą ich dzieci, co robią ich dzieci. Mają prawo decydować o tym, co jest dla nich dobre. Ja jako obywatelka i matka przyniosłam prezent dla pani wiceminister Marzeny Machałek, której niestety z nami tutaj nie ma. Nie ma też pewnie nikogo z men. To jest prezent od młodego obywatela, od mojego syna, który dzisiaj wybrał to sam. Ma 3 lata, wybrał to sam. 3-letnie dzieci też mogą o sobie decydować. Ja na odwrocie mam ściągawkę, którą chciałam odczytać, bo to są bardzo ważne słowa. To mówiła pani wiceminister Marzena Machałek, którą poznałam 9 stycznia na wysłuchaniu obywatelskim w sprawie reformy 6-latków, przy której wtedy nie było żadnych konsultacji. Pani minister obiecała nam wtedy: przywrócimy rodzicom wybór. Referendum to głos obywateli i powinien być szanowany. Musimy słuchać, rozmawiać z rodzicami. Mówiła także, że szkoda, że przy reformie 6-latkowej głos rodziców nie został wysłuchany. I teraz szkoda, że pani minister nas nie słucha. Mam nadzieję, że dowie się o tym za pośrednictwem mediów. Pani minister, obiecała nam pani dobrą zmianę. W związku z tym, że ją nam pani obiecała, ma pani prezent od młodego obywatela. On pani uwierzył. Ta zmiana musi być dobra. Czekamy na referendum. Dziękuję. Nigdy nie spotkała się z rodzicami sprzeciwiającymi się wprowadzanej przez nią reformie. Dzisiaj również została zaproszona na to zgromadzenie. Zaprosiliśmy również panią premier Beatę Szydło, ale chyba nie ma ich wśród nas. No nie wiem, chyba że ktoś z państwa gdzieś widzi panią minister. Nie, pani minister z nami nie ma i to jest najlepszy dowód na to, jak pani minister traktuje rodziców, jak szanuje nasz głos i jak bardzo się z nami nie liczy. Zaprosiliśmy was wszystkich tutaj i też chcieliśmy, żeby była tutaj pani premier i pani minister, żeby przypomnieć obietnice wyborcze. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz pan przyszły prezydent Andrzej Duda mówili o tym, że będą słuchać obywateli, a głos obywateli jest najważniejszy. No to teraz jest moment na to, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli. Nie wzięliśmy leżaków, bo pogoda nas do tego zniechęciła, więc nie możemy usiąść wygodnie, nie możemy wyjąć popcornu, ale zapraszamy wszystkich do kina. Zobaczmy i przeżyjmy to jeszcze raz. Przypomnijmy sobie,
co obiecywało nam Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej. Chciałbym powiedzieć tak. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to jest ostatnia szansa, żebyście wyszli z twarzą z tej katastrofy, którą zafundowała nam minister Zalewska. Ostatnia szansa, żebyście wyszli z twarzą, powiedzieli narodowi: zdecydujcie, naród zdecyduje i będziecie mieli święty spokój. Ta zmiana, która jest szykowana przez minister Zalewską, boli mnie szczególnie. Ani jej założenia, ani tryb, przyspieszony tryb jej przyjmowania są absolutnie nie do przyjęcia. Tak naprawdę jest to zmiana, która pozornie brzmi bardzo efektownie, a tak naprawdę nie oznacza... Polki i Polacy byli oszukiwani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie wsłuchiwał się, znamy tą bajkę, prawda? Proszę Państwa, udało się nam dokonać czegoś, co wydawało się niemożliwe. W ciągu 2 miesięcy zebraliśmy podpisy pod referendum. 910 tysięcy, ponad 588, chyba taka była ostatnia cyfra. Natomiast to nie jest prawdą, pani minister. Ja muszę to zdementować, ponieważ to nie jest prawda, jest dokładnie odwrotnie. To nie jest tak, że nasza inicjatywa rozpoczęła się teraz zbieraniem podpisów pod referendum. Rodzice, przedstawiciele rodziców przeciwko reformie edukacji i Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców byli obecni na komisjach sejmowych. Byliśmy świadkami, jak odrzucono wniosek o wysłuchanie publiczne. Pani wiceminister Machałek w filmie, który obejrzeliśmy, przekonywała, że to jest skandaliczne. No, też tak proszę o takie słowa, że Polska stała na krawędzi przepaści, ale uczyniliśmy wielki krok naprzód. No więc ja tak sobie myślę, że właśnie jeżeli szkoła stoi na granicy zapaści, no to dzięki wspaniałym decyzjom reformy uczynimy wielki krok naprzód. Oczywiście nie życzę sobie ani tego, ani sobie, ani dzieciom, ani krajowi, no ale... Polska twierdzi, że wszystko jest przecież policzone, przygotowane, a prace idą według zaplanowanego wcześniej rytmu. A zmiany przecież w oświacie wymagają namysłu i czasu. Nie można wkraczać w nasze życie, burzyć planów naszych dzieci, unikając odpowiedzi, po co ta reforma. Nasze dzieci to nie tylko cyferki w dzienniku, nie tabelki w Excelu i tym bardziej nie słupki poparcia dla programu partii politycznych. No i sprawdźmy na jednym przykładzie, jak to zostało policzone. Najbliższy mi przykład, czyli moje dziecko. Moje dziecko jest w pierwszej klasie gimnazjalnej. No i załóżmy sobie takie hipotetyczne dziecko, Ania z pierwszej klasy gimnazjum. Ania uczy się bardzo dobrze i zdaje sobie spokojnie do klasy drugiej. No ale z kolei Tosia ma kłopoty w domu i te kłopoty się odbiły na stopniach. Tosia nie zdała. Tosia trafia do szkoły podstawowej, do 7 klasy, choć raptem rok temu ją skończyła. Tosia czuje się nieszczęśliwa i w sumie podwójnie ukarana. Mijają wakacje, Ania nadal uczy się dobrze w 2 klasie gimnazjum, ale z kolei Franek naukę ma w nosie. Nie zdaje i po 2 latach Franek trafia do podstawówki, do 8 klasy. Mijają znowu wakacje. Nasza Ania zaczyna bardzo dobrze, no ale rozwija się jakaś choroba. Ania zaczyna nam chorować i z powodu długiego pobytu w szpitalu nie jest w stanie nadrobić materiału. Ania nie zdaje. Powinna zatem wylądować w jakiej klasie? W 9. No ale pech, nie ma takiej klasy. Jest tylko klasa 8. Mijają wakacje. Tosia się uporała z problemami, idzie do szkoły średniej. Franek, przyjaciółki Ani też. Ania trafia do 8 klasy szkoły podstawowej z dziećmi o 2 lata od niej młodszymi. Będzie z nimi zdawać do liceum, ale nie 3-letniego, tylko 4-letniego. Ukończy je 3 lata później niż reszta rówieśników. Dlaczego? Dlatego, że Ania po prostu chorowała. Proszę wytłumaczyć to matce i proszę to wszystko wytłumaczyć takiemu dziecku.